Witam serdecznie. Dzisiaj przedstawiam króciutko historię jednej z lamp, które leżą w tym pudełku. Nie będzie to EL34, chociaż można by pomyśleć, że to jest lampa królowa mocy. No, sporo można z niej uzyskać, ale będzie to KT88. Tutaj mam chińską, nie, ruską. Made in Russia. Lampę KT88. I jest to prezent od Michała. I lampa ta miała mi posłużyć do zrobienia wzmacniacza i prawdopodobnie będzie to Williamson. Kupi drugą parę. Mniej więcej o podobnych parametrach i może któregoś tam dnia złożę taki wzmacniacz. Zobaczmy zatem, co udało mi się znaleźć w kilku czasopismach i w internecie na temat historii tej lampy. Cześć. W ostatnim czasie na polskim YouTubie namnożyło się kanałów o lampach elektronowych. To dobry postęp, o ile te kanały będą prezentowały treści oparte na solidnych podstawach, a nie na własnych poglądach. Oczywiście nic mi do innych YouTuberów, ale czasami słyszę prawdy wyssane z palca. O pieśniach na temat asymetrycznych stopni lampowych z użyciem triod i wysokiego napięcia zasilania nie będę się wypowiadał tak, jak na temat legendy o smoku wawelskim. Ważne jest natomiast to, żeby wam, widzom, przedstawić materiał oparty na solidnych faktach i literaturze z autorytetem. Tak jak David Hafler, Eric Barbour czy Patrick Turner są niewątpliwie znawcami lampowych tematów, to już autorzy kanałów z Vacuum Cube w nazwie niekoniecznie. Nie mam też nic do wieku prezenterów, ale czy 18-latek, który złożył 2 lub 3 wzmacniacze lampowe, może się autorytarnie wypowiadać o zjawiskach zachodzących we wzmacniaczach lampowych? Ja też byłem nastolatkiem, składałem wzmacniacze lampowe i wydawało mi się, że wiem wszystko. Ale konfrontacja z nauczycielem, który pracował w tonsilu i miał na koncie skonstruowanie lampowych wzmacniaczy, udowodniła mi, że muszę się sporo nauczyć. Kupiłem odpowiednią literaturę, zrobiłem ksero z amerykańskich i angielskich czasopism dostępnych na uczelniach, żeby dowiedzieć się więcej. Moja znajomość tematu wzrosła, ale bez doświadczeń byłaby tylko teorią. Stąd doświadczenia, o których wam wielokrotnie mówiłem i pokazywałem notatki, które mi pozostały po tych właśnie doświadczeniach. Dziś mnóstwo wartościowych artykułów z epoki lampowej jest dostępnych w internecie, a wielu moich rówieśników i miłośników lamp niestety nie zna angielskiego. Stąd postanowiłem wam w oparciu o artykuły z Vacuum Tube Valley przybliżyć w języku polskim kilka legendarnych lamp, ale tylko tych, o których mam dużo sprawdzonych materiałów źródłowych. Zanim napiszecie komentarz, obejrzyjcie proszę film Ważne informacje o kanale Współpraca z widzami. Ponadto musicie wiedzieć, że prezentowany przeze mnie materiał został sprawdzony w literaturze, więc nie ma tutaj prawdy opartej na audiofilskich legendach. Z lampą KT88 i 6550 miałem do czynienia i spędziłem kilkadziesiąt godzin słuchając różnych wzmacniaczy z tą lampą w końcówce mocy. Czy to w domowym zaciszu z wyrafinowanymi zespołami głośnikowymi jak Focale Mikroutopia, czy konstrukcjami vintage, na przykład Sansui SP70, czy też to w gwarnym hotelowym pokoju na prezentacji audio show. Nie jestem fanem jej brzmienia, wolę pentody EL84, zresztą to jest moja ulubiona lampa, ale KT88 naprawdę jest dobra. Zapraszam do filmu opisującego jej powstanie i o doświadczeniach brzmieniowych autora artykułu z różnymi producentami tej królowej mocy. Artykuł pod tytułem The Power Kings 6550 and KT88, napisany przez Eric Barber, były w 2 wydaniach Vacuum Tube Valley. Oto esencja z 2 artykułów. Moc ma kluczowe znaczenie dla rozwoju rynku wysokiej wierności. Łatwo nakleić na wzmacniaczu etykietę z dużą liczbą watów i sprzedać. Już na początku lat 50. konsumentów mawiano, żeby szukali większej mocy podczas wybierania komponentów do swojego systemu, niezależnie od tego, czy są to oddzielne elementy, czy też kompletne radioodbiorniki. Fakt, że wydajność głośników jest równie ważna lub że przeciętne głośniki Bass Reflex zapewniają dużą głośność przy zaledwie 30 watów na kanał, nie ma znaczenia w tej wojnie o moc. Pomysł, że lampa mocy, z której dziś korzystamy, została wykonana bez kompromisów, bawi bezgranicznie. W
czasie między napisaniem obu artykułów o lampie KT88, czyli między rokiem 96 a 2002, wyszło na jaw wiele faktów na temat pochodzenia tej popularnej lampy. Niektóre fakty zdają się przeczyć powszechnemu audiofilskiemu snobizmowi otaczającemu te lampy, zwłaszcza lampę KT88. Jednak najpierw przyjrzyjmy się początkom rodziny 6550. W niespokojnych czasach Hi-Fi uzyskanie ponad 30 W było stosunkowo drogie. Wymagało to co najmniej 4-6 L6G przy typowych napięciach anodowych 300 do 400 V albo lamp transmisyjnych przy znacznie wyższych napięciach. Nawet jeśli para 807 wystarczyłaby, napięcie anodowe musiało być wyższe niż 550 V. Zwykle to wymagało kondensatorów olejowych w zasilaczu oraz droższych transformatorów, które byłyby przygotowane do takiej pracy. Chodzi o wytrzymałość izolacji drutu. Kiedy klient wydał pieniądze na tuner, gramofon, głośniki i oczywiście szafkową, obowiązkową w ten czas obudowę, niewiele zostało mu na lampowy wzmacniacz mocy z lampami transmisyjnymi, czyli tymi nadawczymi. Niewątpliwie istniało duże zapotrzebowanie na takie produkty. Artykuły konstrukcyjne w Audio and Engineering w okresie 1948 do 1954 często zawierały duże lampy. Książki Audio Anatology, tomy od 1 do 3, zawierają 21 artykułów konstrukcyjnych wzmacniaczy, z których w jednym artykule wykorzystywano lampy 211, w dwóch 807, w jednym artykule lampę 845 i jeden artykuł z lampą 6146. Była to nowość w roku 1952. Zdecydowana większość schematów wzmacniaczy miała wydajność mniej niż 15 W, co większość ludzi uważała za wystarczającą moc. Obwody lamp transmisyjnych musiały być postrzegane jako luksusowe projekty przeznaczone tylko dla poważnego zapaleńca audio. Takie wzmacniacze nie były dostępne u ówczesnych dealerów Hi-Fi. Moc była potrzebna, mimo że większość ludzi używała stosunkowo wydajnych głośników, a tuby były u szczytu popularności. Należy pamiętać, że prawie wszyscy użytkownicy tych wzmacniaczy to byli mężczyźni w średnim wieku, którzy słuchali głównie muzyki klasycznej. Hi-Fi nie było używane do rock'n'rolla aż do późnych lat 60. Oni desperacko potrzebowali głośniejszych crescendo, być może po to, żeby zagłuszyć programy telewizyjne swojej żony? RCA 6146 była pod pewnym względem przełomową lampą. Napięcie anodowe to jakieś 750 V i para wtedy mogła oddać do 100 W. Jej głównym zastosowaniem były kompaktowe amatorskie nadajniki radiowe i kilka wzmacniaczy teatralnych i rozgłoszeniowych. Jej stosunkowo wysoki koszt sprawił, że nigdy nie znalazła komercyjnego zastosowania w Hi-Fi. Jedynymi głównymi wzmacniaczami audio, które jej używały, były Alltech 1530 i kilka wersji wzmacniaczy nagłośnieniowych RCA z lat 50. XX wieku. A jedynym znanym wzmacniaczem dla instrumentów z 6146 był wczesny wzmacniacz gitarowy Ampeg SVT, wprowadzony w 1964 roku, znacznie po okresie, który tutaj opisujemy. Oczywiście było zapotrzebowanie na lampę, która oferowałaby więcej niż 50 W z niskimi zniekształceniami przy kosztach niższych niż 6146. EL37 Mallarda był w stanie to zrobić, ale był tak samo drogi jak 6146. Potrzeba istniała i została zaspokojona w lutym 1955 roku. I nie zrobił tego taki gigant jak RCA czy Sylwania. Zrobiła to firma Tangsoul, średniej wielkości producent lamp z Newark, New Jersey. 6550 wydaje się być pod silnym wpływem 6146, ale jest wyraźnie przeznaczona do audio. To była prawdopodobnie lampa mocy, która rozpoczęła wojnę na największą oddawaną moc. 6550 została zaprojektowana dla domowego sprzętu audio i została zaprojektowana z myślą o oszczędzaniu pieniędzy. Brak kapturka anodowego oznacza brak łącznika do wtyczki do anody, co ma dodatkową zaletę polegającą na mniejszym ryzyku porażenia prądem użytkownika podczas wymiany lamp. Duża podstawa oktalowa z metalowym pierścieniem na potencjale katody była kolejną cechą bezpieczeństwa, która również poprawiła stabilność elektryczną.
Inżynierowie Tangso wykonali charakterystyczną szklaną bańkę lampy, wywodzącą się ze starszego kształtu ST. Ten przesadzisty, zaokrąglony wygląd butelki po coli wyróżnia lampę z tłumu. Prawdopodobnie był to chwyt marketingowy. Dzięki temu lampa wyglądała na mocną i wytrzymałą. Musimy sobie zdawać sprawę, że dopóki w latach 80. lampowe audio nie stało się taką specjalistyczną dziedziną wysokich cen, rynek był niezwykle agresywny, a konkurencja zmuszała do obniżania tych cen. W 1969 roku 65-50 kosztowało około $21 w sprzedaży detalicznej. W roku 2003 kosztowała $65 amerykańskich. A do stereo potrzebne były 4. To nie jest tak tanio. Mało tego, była uważana za produkt specjalistyczny i nigdy nie była sprzedawana w ilościach typowych dla popularnych lamp telewizyjnych czy radiowych. Musicie wiedzieć, że rynek telewizyjny i radiowy stanowił zdecydowaną większość rynku sprzedaży lamp, natomiast lampy audio to był margines. I rzeczywiście tak jest. Przy znamionowej mocy admisyjnej anod wynoszącej 35 W w układzie tetrody i 40 W w układzie triody, reklamy chwaliły, że dwie lampy 65-50 w trybie przeciwsobnym zapewnią taką samą moc, jaka jest osiągana w większości istniejących konstrukcji przy użyciu 4 lub więcej lamp. Dzięki dużej, niskostratnej podstawie z wytłoczonymi przegrodami między kołkami, aby przeszkodzić prądom upływowym, 65-50 przy napięciu 600 V na anodzie i 400 V na siatce ekranującej przy pracy ultraliniowej lub triodowej mogła osiągnąć dwukrotnie większą transkonduktancję niż 6L6, więc mogła wytwarzać 100 W przy mniej więcej takich samych napięciach zasilających jak 6L6. Siatki 65-50 były pozłacane i nawęglone, aby zapobiec emisji siatki i przesunięciu punktu pracy. Rezultat był podobny do lampy nadawczej, ale w cenach lamp odbiorczych. Podobnie jak i babcia 6L6, ta lampa była natychmiastowym hitem. Zaczęto jej używać w wielu wzmacniaczach Hi-Fi. Najbardziej znanym jest Dynacom Mark III. Wytrzymałość i niski koszt 65-50 spowodowały, że była ona używana przez inżynierów w aplikacjach takich jak serwowzmacniacze do komputerowych napędów taśmowych. Komputery Univac 1101 używały po 12 czytników. Ponieważ jej katoda może najwyraźniej wytrzymać 175 mA, lampa ta stała się popularna jako lampa przejściowa w stabilizowanych zasilaczach. Lampa przejściowa, czyli taka lampa, przez którą przechodzi prąd zasilacza. 65-50 może wytwarzać prawie taki sam prąd jak 6AS7 z większą skutecznością stabilizacji i niezawodnością. Firma GE wprowadziła na rynek model 6550A z prostymi ściankami bańki i było to w 1971 roku. Nazwano ją 6550A ze względu na wprowadzenie egzotycznego, pięciowarstwowego materiału z blachy metalowej produkowanego przez Texas Instruments. Ten metal, wyprodukowany przez powlekanie miedzianego i aluminiowego rdzenia żelaznymi warstwami zewnętrznymi przy użyciu materiałów wybuchowych, stworzył bardziej niezawodną lampę o większej stabilności punktu pracy. Metal platerowany lepiej odprowadzał ciepło z płytki anody, a tym samym zmniejszą emisję z anody i siatki. Były dwie wersje GE 6550A. Wcześniejsze miały szorstki spoiny na anodzie, a od około 1979 roku anody były tłoczone i zakuwane. Pomimo protestów sprzedawców lamp, tych o wysokich cenach, nie wydaje się, aby istniała znacząca różnica między tymi wersjami, chociaż ogólna jakość spadła w latach 80. Niektórzy sprzedawcy NOS, czyli New Old Stock, lubią twierdzić, że zgrzewana anoda jest krytyczna, że ma magiczną gwarancję jakości. Vacuum Tube Valley się z tym nie zgadza. Redaktorzy uważają, że jakość próżni, tolerancje produkcyjne i inne czynniki, których nie widać gołym okiem, są zwykle ważniejsze. Są to obszary, w których współcześni producenci i dystrybutorzy lamp mogą zaoszczędzić pieniądze i w większości przypadków tak właśnie robią. Praca triodowa lub ultraliniowa w ustawionej odpowiednio siatce tetrody może łatwo przegrzać ekran, szczególnie przy pełnym wysterowaniu. Sytuację pogarszają zazwyczaj wysokie napięcia stosowane w rodzinie 65-50.
Twarda próżnia wymaga pompowania i obróbki lampy przez co najmniej 1,5 godziny. Procedury, której najwyraźniej już się nie stosuje. Ze względu na to, że konsumenci zwracali 65-50 i KT88, Shuguang poprawił ich jakość. Mam nadzieję, że te nazwy firmy się tak czyta. Shuguang. Jednak wciąż nie była ona wystarczająca, aby sprostać surowym wymaganiom wzmacniaczy takich jak Marshall Major i Jadis JA200 i JA800. Mam nadzieję, że dobrze przeczytałem francuską nazwę producenta wzmacniaczy Jadis. Wróćmy do tekstu. Rosnąca popularność lampowego Hi-Fi w latach 90. spowodowała, że producenci OM zaczęli wymagać lepszej jakości. W rezultacie powstał National Richardson KT88, Złoty Smok 6550 i KT88 oraz Swietlana i Tesla JJ KT88. Pierwszy z artykułów po wymienieniu wielu nazw wzmacniaczy, które używały tej lampy, zawiera taką wzmiankę. Niestety dobre czasy się kończą, zwłaszcza gdy ktoś oferuje tańszą wersję. Tungsol zaprzestał produkcji lamp pod koniec 70. Sylwania w 1988 roku, a MDP wyprodukowała ostatnią 6550A w lipcu 1991 roku. Ta ostatnia była częściowo spowodowana pojawieniem się w latach 80. taniego Shuguang 6550. Były to lampy gorsze w większości przypadków i krótkożywotne ze względu na słabe materiały katodowe. Ale wyglądają jak Tungsol, a skrupulatni dilerzy byli gotowi zamienić to na dowolną liczbę starych, klasycznych marek. Chodzi o rebranding. Chińskie lampy niestety pogrążyły konkurencję, ponieważ kosztowały one tylko połowę ceny amerykańskich. W końcu ludzie zrozumieli, co się dzieje, ale wtedy było już za późno. Autor artykułu z Vacuum Tube Valley przeprowadził testy tej lampy. Vacuum Tube Valley przeprowadziło testy tych lamp. Wszystkie testy przeprowadzono przy napięciu 500 V i prądzie 75 mA w połączeniu pentodowym na siatkę ekranującą dano 300 V. Obciążenie anody wynosiło 3,2 kOhm, a rezystancja pięta w siatkę sterującą wynosiła 47 kOhm. Tutaj trzeba zauważyć, że wiele lamp NOS reprezentuje wielką rozpiętość lat produkcji. Lampy Tungsol obejmują prawie 20 lat produkcji. MOV, GE i Sylwania były różnymi lampami z 10-20-letnich ram czasowych, jeżeli chodzi o produkcję. Model 6550 firmy Tungsol jest nadal doskonały pod względem ogólnej wydajności. Został wykonany z zachowaniem poziomu kontroli jakości, którego możemy nigdy więcej nie zobaczyć. Autor artykułu poddał całą obecną produkcję bardzo surowym testom wykreślania charakterystyk, który jest w stanie naprawdę uderzyć w siatkę ekranującą. Lampy NOS 6550 i KT88 mogą znieść wiele przeciążeń, a to dzięki czystemu wnętrzu i twardej próżni. Cała obecna produkcja jest pod tym względem dużo gorsza. Ponieważ autor artykułu pracował z Swietlana USA, mógł wpłynąć na fabrykę, aby poprawiła moc admisyjną siatek ekranujących ich KT88, zanim została wysłana do kontroli jakości. Do prętów bocznych ekranu dodali oni żebra radiatora, więc chociaż próżnia wświetlana KT88 nie jest dużo lepsza niż w innych lampach, ekrany mogą wytrzymać przegrzanie przez dłuższy czas bez powodowania upływowego prądu jonowego. Ta lampa została oryginalnie wykonana na zlecenie Macintosha do ich wzmacniacza NC2000. To chyba najlepsza taka lampa w obecnej produkcji. Autor artykułu mówi: czuję, że daje to snobistycznemu rynkowi NOS bardzo trudną konkurencję. W roku 1961 firma Harman Kardon wysłała list do swoich dealerów, informując ich, że Tungsol jest lepszy od MOV KT88 w kontrolowaniu upływu siatki, dzięki czemu jej punkt pracy jest bardziej stabilny we wzmacniaczach Harmana Kardona. Citation 2. Więc odradzali umieszczanie KT88 w Citation 2. Tungsol był bardzo powszechny na przełomie lat 80. i 90. XX wieku, ale wiele tych lamp zostało zniszczonych przez handlarzy złomem, którzy znajdowali je w zasilaczach. Teraz egzemplarze NOS w oryginalnych niebiesko-białych pudełkach marki Tungsol mogą nawet kosztować $200 amerykańskich. Egzemplarze NOS w białych pudełkach wojskowych są bardzo poszukiwane.
RCA, GE i Sylwania oznaczały i sprzedawały Tungsol w latach 50. i 60., więc niektóre pojawią się pod tymi ważnymi markami. Mimo narzekań Harmana Kardona, oryginalna lampa MOV KT88 to znakomita lampa. Jest specyfikowana na przyjęcie większego napięcia i rozpraszanej mocy niż jakakolwiek inna 6550. Dotyczy to tylko oryginalnej wersji MOV Genalex Golden Lion, którą możecie rozpoznać po szaro-niebieskiej naklejce na szkle lampy. Nie dotyczy aktualnych wersji Shunwang lub Golden Dragon, sprzedawanych przez większość dealerów. Shunwang wygląda jak mała imitacja MOV z konstrukcją 6550 wewnątrz. I należy uważać na fałszywe lampy Gold Lion. Golden Dragon produkuje KT88, której wygląd jest bardzo zbliżony do oryginału. Takie lampy były już widziane, zapakowane w skopiowane kartony Golden Lion Genalex. Nietrafiony jest tutaj głównie czerwony nadruk na pudełkach i brak szaro-niebieskiego nadruku Genalex na szkle lampy. Redakcja Vacuum Tube Valley ściągała lampy z różnych źródeł. I tak starych Sylwanii do testu dostarczył Terry Budding from Guitar Player. Wygląda na to, że użytkownicy Hi-Fi rzadko je widzą, ale gitarzyści czasami mają kilka starych i rzucają je w obieg. Warto zwrócić uwagę na wyjątkowo niskie zniekształcenie. Ironiczne jest to, że ta lampa była używana we wzmacniaczach gitarowych, ale byłaby bardziej odpowiednia do wzmacniaczy high-end. Moc szczytowa była niższa niż w przypadku każdego innego typu NOS, co wskazuje, że mógł to być inny typ lampy, który został zmodyfikowany do pracy w trybie 6550. Podobnie mówi się, że EI KT90 wywodzi się z PL509, telewizyjnych lamp do układu przemiatania. W każdym razie Sylwania 6550A jest zdecydowanie rzadkim okazem, a ceny NOS będą ekstremalne. Jeśli chodzi o obecną produkcję, musimy zwrócić uwagę, że artykuł był pisany 20 lat temu. To jeśli chodzi o obecną produkcję 6550, Swietlana 6550C wydaje się być najlepszą jakością. Autor artykułu nie wspomina o starszych wersjach Swietlany 6550B i 6550SK3, ponieważ były to eksperymenty, które okazały się mało popularne. Swietlana jest największym na świecie dostawcą 6550. Audio Research co roku kupuje u Swietlany lampy w 6550 w ogromnych ilościach. Korzystają z nich praktycznie wszystkie wzmacniacze ARC. Shunwang, czyli chińskie lampy, są akceptowalne i nie zaobserwowano żadnych rzeczywistych problemów, więc kontrola jakości u nich jest lepsza niż kilka lat temu. Mimo to autor artykułu nie poleca Shunwangów do połączenia triodowego lub do rozpraszania mocy powyżej 30 W ze względu na ich ciągłe problemy z produkcją. Są to tanie lampy, a niektórzy bardzo wątpliwi dealerzy umieszczają na nich wszelkiego rodzaju loga różnych marek. KT88 nie wygląda jak MOV, ale 6550 jest bardzo podobna w wyglądzie do późniejszych Tungsol z 6 otworami w anodzie. Szklane bańki Shunwang mają zauważalne zielono-brązowe przebarwienia. I tutaj autor artykułu zastanawia się, czy przypadkiem nie są to butelki po piwie z recyklingu. Ale lśniący getter w ich bańkach jest zwykle zbyt duży w porównaniu z oryginalnymi wersjami amerykańskimi i europejskimi. To nie jest mądra rzecz. Nadmiar pochłaniacza barowego może osadzać się na podstawie i izolatorach. I to powoduje prądy upływowe. Podciśnienie w lampie powinno zostać utrzymane, gdy lampa jest jeszcze w pompie. A czystość ma kluczowe znaczenie podczas jej produkcji, mimo że nie jest to mikroprocesor. Chińczycy wciąż mają z tym problem. Plotka o Shunwang 6550 z niedopałkiem w środku nie jest plotką. KT90 firmy EI jest znana jako dobra lampa i bardzo popularna wśród audiofilów, którzy w przeszłości używali Shunwangów i nie byli zadowoleni. Ta lampa jest zmodyfikowaną lampą przemiatania odchylania telewizyjnego i można jej używać we wzmacniaczach z 6550. Nieoczekiwanie próbki wykorzystane przez Vacuum Tube Valley miały bardzo niskie zniekształcenia przy połączeniu w triodę przy 300 V, znacznie niższe niż jakiekolwiek inne typy. Ale ponieważ te lampy nigdy nie pracowały przy tak niskich napięciach, wyniki nie pojawiły się w tabeli. KT99 firmy EI to tylko selekcjonowana lampa KT90, więc żadna z nich nie była testowana. Spadkobierca Tesli, JJ lub JJ KT88 pojawiła
pojawiła się po raz pierwszy w 1996 roku. I tutaj znowu dwie wczesne próbki do testu dostarczył Terry Budding z magazynu Guitar Player. Obie miały logo Groove Tube, co nie jest zaskakujące, ponieważ Aspen Pitman z GT był współinwestorem JJ. Aktualnie nie jest. KT-88 wypadały dobrze w teście Vacuum Tube Valley z pentodami 500 V. Jedna z nich uruchomiła się przy 100 mA bez żadnych problemów. Ten poziom rozpraszania może być śmiertelny dla lampy Shungwang, a większość innych 65-50 pokaże czerwone plamy na swoich anodach. Gdy lampa miała premierę, twierdzono, że ma moc admisyjną wynoszącą 50 W. Jednak od tego czasu JJ zmniejszył swoją lampę, aby pasowała do oryginalnych specyfikacji MOV. Softek 6550, który był sprzedawany w latach 1992 i 1993, został wyprodukowany na krótko, przez Swietłanę. Reflektor później wyprodukował kolejną 6550 i KT-88, a teraz robi godną zaufania kopię Tongso 6550. Ogólna jakość reflektora znacznie się poprawiła w ostatnich latach. Lampy NOS, czyli New Old Stock i przyszłość. Prawdziwe MOV KT-88 są bardzo, bardzo rzadkie na rynku. Fabrycznie dopasowane pary, rozpoznawalne przez pożółkły papierowy pasek wokół obu kartonów, mogą kosztować w USA $1500. I wypada w tym miejscu przeczytać tekst z Vacuum Tube Valley. Niewiele rzeczy irytuje nas bardziej niż aroganccy właściciele gigantycznych końcówek mocy Audio Research lub VTL, którzy mimochodem żądają, żeby Vacuum Tube Valley sprzedawało im zestaw 24 oryginalnych KT-88, dopasowanych z dokładnością do 0,1%. Takie zestawy nie są możliwe. Tak bliskie dopasowanie nie jest nawet fizycznie możliwe. Masz większą szansę na przejażdżkę obcym statkiem kosmicznym, przyjacielu. Krążą pogłoski, że brytyjski licencjonobiorca MOV, częściowo wspierany przez Western Electric Charlesa Whitnera, wkrótce znów zacznie produkować prawdziwe KT-88. Słyszę to od kilku lat, więc można mieć tylko nadzieję. I tu jest koniec cytatu. Także szanowni widzowie, wszystkie plotki należy sprawdzać. I najlepiej robić to na stronie producenta. I też widzieliście, że dopasowanie lamp z dokładnością do 0,1% jest bardzo trudne, a jeżeli chodzi o 24 takie lampy z taką dokładnością, to jest to niemożliwe. Trzeba być realistą. Na zakończenie. Rynek 6550 i KT-88 może być tak duży jak w latach 50. Badania Vacuum Tube Valley oszacowały, że świat zużywa obecnie aż 200 tysięcy tych lamp rocznie. A jeden producent wzmacniaczy, Audio Research, odpowiada za około 1/3 tej ilości. Pamiętajmy, że w złotym wieku lampowego Hi-Fi lampy audio stanowiły maleńki ułamek całkowitej sprzedaży fabryk. Fabryki lamp zarobiły znacznie więcej pieniędzy na sprzedaży nudnych lamp telewizyjnych, takich jak 6BG6, 6GH8. Ta ostatnia była zużywana na rynkach światowych w tempie ponad 5 milionów lamp miesięcznie. Takie poziomy sprzedaży przyćmiły sprzedaż tetrod mocy Hi-Fi. Jednak Hi-Fi było rynkiem statusowym i było postrzegane jako okazja do podgrzania publicznego wizerunku twórców. Stąd też pochodziła marka Gold Lion. Autor artykułu dziękuję osobom wymienionym teraz na tablicy za dostarczenie kilka próbek. Ja umieszczam te tablice tylko dlatego, żebyście wiedzieli, że bez pracy tych ludzi i ich zaangażowania artykuł Vacuum Tube Valley nie byłby powstał, ani ja nie mógłbym wam zrobić filmu na ten temat. Lampa KT-88 6550 w testach odsłuchowych. Testy odsłuchowe tylko Hi-Fi. One są zrobione przez pana Charlie'ego Kittlesona i to jest jego artykuł z 2003 roku. Należy pamiętać, że pan Kittleson zastrzegł sobie wszelkie prawa do tego artykułu. Ja uczyniłem tłumaczenie na zasadzie użytku dozwolonego. I pan Kittleson pisze: zrobiliśmy nasz pierwszy artykuł na temat 6550 i KT-88 w 6 numerze Vacuum Tube Valley, a teraz dostępnych jest kilka nowych wersji tych lamp. Ponieważ numer był poświęcony lampom 6550 i KT-88, konieczna była poważna ocena odsłuchowa. Zebraliśmy więc
grupę entuzjastów lampowego audio z Bay Area, żeby posłuchać zarówno NOS-ów, jak i nowych typów. Wystarczy zrobić pauzę, żeby przeczytać, kto brał udział w sesji odsłuchowej, kto oceniał brzmienie lamp oraz jaki system referencyjny użyto do odsłuchu tych lamp. Następnie na tej tablicy możecie zobaczyć, jakich płyt używano do tego testu. Lampy zostały ocenione w skali od 1 do 5, przy czym 5 jest oceną najlepszą. Lampy zostały ocenione subiektywnie w następujących kategoriach: barwa, zakres dynamiczny, przezroczystość, rozciągnięcie częstotliwości, zaangażowanie muzyczne, trójwymiarowość oraz tempo i rytm. Recenzenci mogli dodawać swoje komentarze do dowolnej oceny. Wszystkie wyniki zostały zestawione i uśrednione w celu uzyskania końcowego wyniku liczbowego. Każdy z Was może sięgnąć do tego numeru Vacuum to Valley, żeby przeczytać sobie opinię tych panów na temat tych lamp. Zapoznajmy się z kilkoma ocenami. Chińska lampa 6550A. Chiny produkują typ 6550 od lat 80., kiedy rzekomo kupili oprzyrządowanie od Tungsola do 6550 i rozpoczęli produkcję klonów 6550 o bardzo niskiej jakości. Te lampy rzadko mogły znieść napięcia anodowe przekraczające 450 V i często miały pokazy fajerwerków pod szkłem przy wielkich amperażach. Pojawiło się kilka wcieleń i aktualizacji chińskiej 6550. Najnowsza wersja wykazuje znaczną poprawę w stosunku do wcześniejszych wersji. Ta wersja jest podobna w wyglądzie do GE i według wszelkich wskazań wydaje się być wykonana zgodnie z wyższymi standardami jakości. Najnowsza chińska lampa 6550A miała dobre ustawienie punktu pracy i utrzymywała go stabilnie przez cały czas testu. Bez problemu poradziła sobie również z ponad 550 V z wzmacniacza testowego. Komentarze recenzentów do tej lampy były następujące: neutralna, nieco chropowata, sucha, głośniejsza niż Softek, gładka, płynna, cienka, szeroka odpowiedź, doskonała przejrzystość, świetna scena dźwiękowa, kontrolowany bas i świetnie brzmiąca lampa. Całkowity średni wynik dla tej lampy wynosi 3,89 na 5 punktów, czyli jest wyższa niż w przypadku GE6550A, więc dla osób z ograniczonym budżetem chińska lampa 6550A to okazja. GE6550A. Kiedy GE, po naszemu GE, wypuściło tę lampę w 1971 roku, była ona bezpośrednim konkurentem dla Tungsol. Była używana w wielu high-endowych wzmacniaczach Audio Research, Conrad Johnson, VTL i tak dalej. Kiedy GE sprzedało fabrykę lamp Owensboro, Kentucky, to jest stara fabryka Kenroad, znaczna część oprzyrządowania została sprzedana w firmie Microwave Power Devices. Od połowy lat 80. firma MPD produkowała model 6550 o takich samych specyfikacjach jak oryginalna 6550 od GE. Produkowano je do 1995 roku, kiedy zaprzestano ich produkcji. Ogólnie rzecz biorąc, GE6550 jest lampą solidną, o świetnym i szerokim zakresie dynamiki. W niektórych aplikacjach mogą być nieco szorstkie i wypychać dźwięk do przodu. Podczas testów Vacuum to Valley lampa ta wydawała się być zauważalnie głośniejsza niż inne 6550. Komentarze recenzentów opisywały brzmienie jako lekko szorstkie, tłuste, ciepłe, gładkie, czyste, wysokie wzmocnienie, że ma jasne soprany, że jest chłodna, że jest sucha i brak definicji przód-tył w dźwięku. Ogólny wynik dla GE6550A to 3,78 na 5 punktów, co jest najniższym wynikiem testu. Może to być spowodowane, że to były lampy NOS i nie były wygrzane. Pochodziły prosto z pudełka. Autor artykułu pisze, że doświadczenie z GE6550A jest takie, że po wygrzaniu dobrze brzmią. I jeszcze Philips Sylwania 6550. W 1971 roku, odpowiadając na zapotrzebowanie rynku na lampy typu 6550, firma Philips prowadziła swoją wersję tej lampy. Jest ona najmniejszego rozmiaru w porównaniu do innych 6550 i ma prostą szklaną bańkę. Dźwiękowo Philips brzmi cieplej i bardziej przypomina dużą EL34. W komentarzach recenzentów znalazły się określenia: bas trochę dudniący, obszerna i głęboka scena dźwiękowa, czasem kopiący, ale płynny i neutralny dźwięk, nie wciągający, gładki, płynny, wysokie tony nie tak rozciągnięte jak w Tungsol, trochę suche, głośne, ciepłe, tak jak w dużym EL34. Dla kogoś, kto chce cieplejszego dźwięku z mniejszą dynamiką, Philips może być dobrym rozwiązaniem. Są one obecnie rzadkością ze względu na małą produkcję, więc dopasowane pary i czwórki są trudne do znalezienia. Ogólny wynik dla Philipsa 6550 to
3,98 punkta. Jeżeli gdzieś się przejęzyczyłem albo źle powiedziałem angielską nazwę, wybaczcie proszę, nie jestem znawcą języka angielskiego. 59 minut mówię już do mikrofonu, więc czasami może zdarzyć się jakieś przejęzyczenie. Lampa KT88 albo 6550 jest owiana legendą. Ja pokazałem wam w poprzednich filmach, że można ją wykorzystać do wzmacniacza w konfiguracji Williamsona i że naprawdę ma niezłe efekty według autorów tamtych artykułów. Ja słyszałem tę lampę w kilku wzmacniaczach, jak wam powiedziałem wcześniej, a jednak nie przepadam za jej brzmieniem. Lampa ta jest owiana legendami różnymi, audiofilskimi historiami. Ostatnio też zdarzyło się, że ktoś mnie pytał, czy można zamienić KT88 na KT120. No cóż, jeżeli zasilacz podoła i transformator głośnikowy wytrzyma, to czemu nie? Można spróbować. Ale wpierw należy sprawdzić, czy producent dopuszcza taką możliwość, albo samodzielnie policzyć, czy elektronika danego wzmacniacza to wytrzyma. Kończąc ten film, chciałbym podziękować panom wymienionym na tablicy za przygotowanie tak treściwych artykułów, bez których ten film by nie powstał. Wam również dziękuję za obejrzenie tego filmu, za wytrwałość podczas narracji. Do zobaczenia następnym razem.